Kolejną postacią, której sylwetkę chcielibyśmy przybliżyć, jest Jan Nowotarski. Myślę, że postać ta jest powszechnie znana, w szczególności, a tam powinna być powszechnie znana, w szczególności wśród uczniów Kostrzyńskiej Szkoły Podstawowej. Jan Nowotarski był znakomitym pedagogiem, był działaczem społeczno-kulturalnym, był miejscowym politykiem, a także muzykiem. Urodził się w roku 1896. Nie był wielkopolaninem, urodził się w województwie rzeszowskim w miejscowości Posada Górna. Tam urodził się w rodzinie chłopskiej. Następnie podjął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Krośnie. Niestety nie dane mu było skończyć tę naukę, ponieważ z uwagi na wybuch I wojny światowej został powołany do armii austriackiej i brał udział w zmaganiach wojennych. Podczas I wojny światowej dostał się do niewoli rosyjskiej, w której przebywał od 1 września 1917 do 31 września 1921. Dopiero po zakończeniu wojny zdał egzamin zawodowy oraz wtedy podjął też pracę zawodową w szkole ćwiczeń przy seminarium nauczycielskim w Tarnowskiej Kurach. Następnie przeniósł się do miejscowości Krzykosy w powiecie średzkim. Tam pracował jako kierownik szkoły podstawowej, a jednocześnie był też organizatorem i dyrygentem miejscowej orkiestry. Jego losy zostały powiązane z Kostrzynem dopiero w latach 30. Mianowicie od 1 września 1930 roku Jan Nowotarski pełnił funkcję kierownika szkoły podstawowej w Kostrzynie. Przez 5 lat był także członkiem Rady Miejskiej w Kostrzynie. Stąd był zaangażowany w miejscową politykę. A także dyrygentem miejscowego koła śpiewackiego. Był także znakomitym działaczem społecznym. Był zaangażowany w działalność kilku różnych towarzystw. I tak wolę sobie je wymienić. Było to Towarzystwo Czytelni Ludowej, Polski Związek Zachodni, Towarzystwo Budowy Szkół, Koło Przyjaciół Harcerstwo oraz Koło Związku Powstańców. Podczas swojej działalności pedagogicznej w Kostrzynie jednocześnie dokształcał się w szkole muzycznej. Ukończył w trybie zaocznym Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Poznaniu. Postacia Nowotarskiego związana jest w szczególności z wydarzeniami tragicznymi dla historii Kostrzyna, mianowicie z wydarzeniami z początku II wojny światowej. Otóż w pierwszych dniach września 1939 roku, po inwazji wojsk niemieckich na Polskę, Jan Nowotarski wraz ze swoją rodziną oraz z kilkoma innymi ewakuował się w okolice Czajniejewa. Po kilkunastu dniach spędzonych tam powrócił do Kostrzyna. Jednak tutaj był prześladowany przez niemieckie władze, był szykanowany, zmuszany do tego, aby meldować się w magistracie oraz u miejscowej nauczycielki Margerity Nachtigall. Dnia 18 października został aresztowany przez władze niemieckie oraz zatrzymany w miejscowym areszcie. Tutaj żona Jana Nowotarskiego interweniowała, ale niestety ta interwencja na nic się nie zdała. 20 października w Domu Katolickim odbyły się, w budynku dzisiejszego Domu Katolickiego odbyły się procesy, w wyniku których m.in. Jan Nowotarski wraz z 27 innymi mieszkańcami Kostrzyna został skazany na karę śmierci, którą wykonano tego samego dnia. Po wykonaniu kary śmierci został pochowany w zbiorowej mogile za obecnym dzisiejszym cmentarzem. Dopiero po wojnie został pochowany w kwaterze zasłużonych, więc dziś można tam zobaczyć jego nagrobek. Co warto jeszcze dodać? Pamięć o Janie Nowotarskim jest kontynuowana i to myślę w dość piękny sposób. Stąd właśnie moja uwaga na początku, że w szczególności wśród uczniów szkoły podstawowej w Kostrzynie ta postać powinna być rozpoznawalna. Mianowicie Jan Nowotarski w swojej pracy dydaktycznej zwraca uwagę na uczniów zdolnych, którzy się w jakiś sposób wyróżniali. Jednym z takich uczniów był Józef Ciszewski, którego Jan Nowotarski właśnie docenił, zauważył. Pomógł mu, Józef Ciszewski był sierotą, półsierotą pozbawiony był ojca, więc w jakiś sposób Jan Nowotarski wręcz tego ojca mu zastąpił oraz pomógł mu również od strony finansowej, dzięki czemu Józef Ciszewski mógł zdobyć wykształcenie i również później w przyszłości stać się nauczycielem pedagogiki.
Aby uczcić tą pamięć o Janie Nowotarskim, Józef Kiszewski postanowił przyznawać dla najlepszego ucznia kończącego szkołę podstawową w Kostrzynie, przyznawać nagrodę. Nagroda, miała być to nagroda pieniężna, będąca wyróżnieniem za zasługi, za wybitne osiągnięcia w nauce. Taka nagroda była przyznawana począwszy od roku 1969 i była przyznawana osobiście przez Józefa Cieszewskiego aż do jego śmierci w 1991. Wtedy też w roku 1991 po śmierci Józefa Cieszewskiego osoby, które wcześniej zostały tą nagrodą wyróżnione, postanowiły zawiązać stowarzyszenie, które będzie tą tradycję podtrzymywało. I takie stowarzyszenie istnieje do dnia dzisiejszego, więc nadal najlepszy uczeń kończący szkołę podstawową w Kostrzynie jest taką nagrodą nagradzany. Jest ta nagroda przyznawana i stowarzyszenie to właśnie nosi imię Józefa Cieszewskiego, a nagroda jest imienia Jana Nowotarskiego.